Dzień dobry wszystkim. Słuchajcie, obiecałam mojemu wewnętrznemu dziecku, że w ramach pracy z nim, z jego uzdrawianiem, z jego radością, z wsłuchiwaniem się w jego potrzeby, będę robić od czasu do czasu rozkład właśnie na temat wewnętrznego dziecka i tego, co ono chce powiedzieć każdemu z Was, Wasze wewnętrzne dziecko. Bo to, w jakim stanie jest nasze wewnętrzne dziecko, czy gdzieś jest tam niesłyszane, może nieuzdrowione, wszystkie ma traumy jeszcze, to bardzo rzutuje na nasze dorosłe życie. I dzisiaj taki rozkład dla mojego wewnętrznego dziecka i razem z nim prowadzony, rozbudziłam jego energię w sobie i będzie tak właściwie podawane też to, co słyszę od niego tutaj. Będę czytała karty tak jakby jego oczami. W końcu ona to ja. Tylko ciut bardziej, znaczy ciut mniej pomarszczona, o tak powiem. Okej, okay, radość jest z nami i pomyślałam sobie tak, robimy taki rozkład niedługi. Cztery będą warianty na temat, co wasze wewnętrzne dziecko ma wam do przekazania. O co chcę was poprosić? Cztery rozkłady. Będą z nami Czeanie, powiedziałam, Czekoli, Lenormandy będą i takie karty piękne, przesłania anielskie. A dlatego, że te przesłania anielskie świetnie mi jak gdyby podpowiadają, o co tam chodzi mojemu dziecku. Ja je uwielbiam. Dobra, teraz słuchajcie. Tak. Mały pyzaty Budda też jest z nami. On jest taki fajny, bo jest dziecinny i tutaj mi wnosi właśnie takie energię. Nie wiem, czy to widać. On ma taką... Kocham jego wyraz twarzy, bo on jest taki ze wszystkiego zadowolony. Tak jak dziecko. Czysta radość. Świeci słoneczko. Jest bułeczka. Jest kawusia. Czy tam coś pysznego. Już jest dobrze. Aj, odkryłam. Ale to niech będzie tak, że... Tadam, to będzie karta mojego wewnętrznego dziecka. To się nie liczy, bo tak się zagadałam i odkryłam. I już wiem, o co chodzi. Moje wewnętrzne dziecko mówi mi, żeby nie bać się nowości, nie bać się tego, co dla mnie obce, nie bać się tego, co wydaje mi się dziwne. Czy to chodzi o kultury, czy to chodzi o ludzi, czy to chodzi o rzeczy, jakie miałabym włożyć na siebie. A żeby nie bać się wszystkiego tego, czego dotąd jak gdyby nie próbowałam, tylko dlatego, być może nowa potrawa, zobaczymy co mi podsunie, albo książka, której jeszcze nie czytałam, albo film z gatunku, których nie bardzo wydaje mi się, że lubię, to moje wewnętrzne dziecko mnie nawołuje do tego, żeby nie bać się, tylko dać szansę, dać poznać się temu, co wydaje mi się takim, o właśnie tutaj, jakby widzicie, tu jest taka fajna karta, która mówi, że dziewczynka, nad nią światło. Wita w przedpokoju, ona się nie boi, tam widać, że wpełza ośmiornica, natomiast dziecko jest zupełnie spokojne, to nie jest żaden horror, ona po prostu wita na swoim balu gościa, który jest nietypowy i tyle. Okej, okay, dobra, to przesłanie dla mnie, a już teraz tak, wy jeszcze nie wybierajcie. Może u kogoś też się to tak, moje wewnętrzne dziecko, może u kogoś też komuś coś podpowiedziało. Natomiast teraz tak, cztery warianty. Jeden, dwa, trzy. I cztery. Widać? Jeszcze nie wybierajcie, bo tu, jak przystało na wewnętrzne dziecko, mamy tak. Żółty pies. Niebieski kot, słuchajcie, jeszcze nie wybierajcie, różowy koń i niespodzianka zawitał do nas, kurczę, outsider, taki tutaj uroczy diabełek. I teraz tak, słuchajcie, zamykamy oczy. Bierzemy głęboki oddech, rozluźniamy się, wypuszczamy powietrze, otwieramy oczy i... Który jegomość was zawoła, to jest to rozkład na temat, co wasze wewnętrzne dziecko ma wam do przekazania.
tych tutaj pasażerów na chwilę na bok. Dajcie moment. Tak jest. Już będziemy patrzeć. Teraz jeszcze tutaj, chodź tutaj, niebieski kocie. Dobra. Żółte psy, żółte solarne psy. Mogą być introwertycy, bo ten piesek ma takie oko zamknięte. Więc tak jakby skupiony na swoim wewnętrznym świecie, ale tutaj nosek czujny, wszystko wie, uszka też pracują, wszystko wie, co się dzieje, ale jakby popatrzmy. Tak, wasze wewnętrzne dziecko ma wam do przekazania taką rzecz, że ono widzi i czuje, tak jakby wewnętrznym sonarem, bo dzieci widzą wszystko, otwartością, tu nie oszuka je żaden dorosły miłą miną, dzieci wyczuwają energię i to wewnętrzne dziecko w nas jest bardzo, ale to bardzo pomocne. I ono chce wam powiedzieć coś takiego. Po pierwsze, może jak było małe, to ktoś próbował tak jakby wykorzystywać jego słabości. Może próbował go nawet ktoś, nie wiem, zastraszać albo spróbować jakby tak zadziałać, żeby zabrakło mu odwagi. Natomiast ono zawsze lubiło bronić tego, kim jest i tego, w co wierzy. Być może czasem rozgrywało się to u niektórych z was tak, że rodzice byli jacyś surowi, ja nie powiem, ale to mogło iść z otoczenia. I to dziecko prosi o to, żeby gdzieś tam, już w tym dorosłym życiu, zwrócić uwagę na to i zaopiekować się nim, tak jakby wrócić w przeszłość i powiedzieć mu, że już jest bezpieczne, że jest teraz z wami, że doceniacie to, że nie dało się jak gdyby pozbawić odwagi, że zawsze broniło tego, kim jest i tego, w co wierzy, ale teraz z pozycji dorosłej osoby, wy już wiecie, jaka jest różnica między byciem liderem, a na przykład arogancką osobą, dzięki temu, że ona przechodziła, że to wasze wewnętrzne dziecko zgodziło się przejść, wewnętrzne dziecko, ale wówczas wy, jak byliście mali, zgodziliście się przejść takie, a nie inne, powiedzmy, perypetie losu, to jesteście o dużo bardziej dojrzalszą osobą. Jednakowoż dziecko prosi, zaraz zobaczymy, jak uzdrowić, jak mu tu pomóc, bo ono jest, to jest bardzo fajne, to jest takie, widać, rozsądne. Musieliście być rozsądną osóbką jako mały człowiek, tak to powiem, taką, wiecie, która jak gdyby nie dawała spokoju innym dzieciom, bo zawsze, no co tu dużo mówić, wiedziała, wie, czy wiedział lepiej, po prostu był taki już można powiedzieć z pewnego rodzaju dojrzałością, no i to inne dzieci mogły wykorzystywać, czy też dorośli mogli próbować was gdzieś złamać to wasze wewnętrzne światełko. I tu trzeba wiedzieć, że to jest wasz potencjał, to jest wasza iskierka. Co macie robić? To wewnętrzne dziecko prosi, żebyście pracowali z tą jego energią. Czego macie nie robić? Nie macie zwracać uwagi, gdyby z rodziny szły rzeczywiście takie klimaty nieciekawe, na przykład gdyby, bo to jest rozkład ogólny, więc u niektórych będzie to mówiło tak, że jeśli była gdzieś rodzina taka, powiedzmy sobie, wiecie, toksyczna, która was gdzieś tam tłamsiła jako dziecko, żeby wiedzieć, że tak, okej, rodzinę jako dusza wybieramy, ale to nie znaczy, że macie godzić się na wszystko, podlegać tym prawom, tym reżimom, macie załatwić kontakty w taki sposób, żeby było jak najmniej bólu. Jeśli się nie da inaczej, to po prostu nawet jak gdyby jak najrzadziej mieć te kontakty, ale nie zapominać, że rodzina to rodzina. Natomiast jeśli jest tak, że gdzieś tam wy w tym buncie swoim, że macie jakiś żal do rodziców, że was nie obronili tego, co szło z otoczenia, bo na przykład to nie rodzina była taka, tylko otoczenie gdzieś tam mogło, gdzieś tam, rozumiecie, no, posuwać się za daleko, inne dzieci, czy inni dorośli na przykład i próbować zgnębić was właśnie tak jakoś, nie wiem, przytłamsić czy zastraszyć za to, że bronicie swoich ideałów i jeśli macie żal do rodziny, że jakby nie widziała,
to dziecko wewnętrzne prosi, żeby uzdrowić ten temat. Żeby uzdrowić ten temat, dosłownie, żeby nie trzymać w sobie urazy, żeby wiedzieć, że dorośli czasem też, jak się im czegoś nie powie, to no cóż, nie są aniołami, nie wszystko wiedzą, nie są jasnowidzami, nie wszystko wiedzą. I wewnętrzne dziecko prosi wasze, żeby to uzdrowić. Dosłownie, to co powiedziałam, może się to rozgrywać w taki sposób, użył tych psów i bardzo prosi to dziecko, żeby jakby popracować ze swoją energią, bo to jest potencjał, który gdzieś tam, jeżeli ono ma taką traumę, o jakiej mówimy, może powodować, że macie spadki energii, że tak jakby ona uchodzi, bo każdy atak na was w życiu dorosłym, kto pierwszy jak gdyby leci po ataku energetycznym z otoczenia? Zwierzęta, kwiaty i dzieci, tak? Więc wasze wewnętrzne dziecko, jak gdyby jak samo nie jest zdrowe i silne, to jakby obrywa troszeczkę wtedy, tak? Więc popracować z tą ewentualną traumeńką prosi i popracować z energią tak, żeby tą esencję jego witalności właśnie przez ten sposób podbudować. Wytworzy się takie pole energetyczne, że będziecie mocną tarczą samą w sobie. Nie będzie potrzeba jak gdyby tarczowania, tak? To jest esencja. I teraz tak, co tutaj jeszcze? Tak, dużo przeszło. Tutaj dziecko dużo przeszło i prosi tak jakby, wiecie o co ono jeszcze prosi? Posłuchajcie. Tak jakby ono wam wysyłało wiadomości, żebyście znaleźli czas dla siebie. Żebyście się tak nie zawsze zamartwiali, umartwiali i ciągle tylko byli spięci życiem. Tak jakby wiadomości do was wysyłało, żebyście znaleźli czas dla siebie. Żebyście czasem dali jemu też trochę radości poprzez, nie wiem, kurczę, takie jakieś właśnie zajęcie się sobą, rozluźnienie. Żebyście zrobili to, co waszemu dziecku sprawiłoby frajdę. Po prostu, jako dorosły człowiek. Nie wiem, wsiądźcie z kimś na karuzelę, jak lubiliście jeździć, jak byliście mali, na karuzelę, jak, nie wiem, wstydzicie się jako dorośli i wiecie, ja z moim dzieckiem pracuję, to ja na karuzelę bym siadła nawet i sama. Ale rozumiem, że nie każdy tak musi mieć. I nie musi to być karuzela, tylko ono dosłownie prosi, znajdź czas dla mnie i dla siebie. Pobawmy się trochę. I będzie okej, okay, to nawet przez to można właśnie uzdrawiać to, tak jakby tworzyć na nowo więź. Ono się poczuje jak gdyby przez dorosłą siebie zaopiekowane, poczuje się bezpiecznie i jak może się wyzwolić w ten sposób z tej traumy, o której opowiadałam. Traumy, bo ja tu widzę jak traumę taką, tak? Tłamszenie pięknego dziecka za to, że jest mądrzejsze, nie wiem, lepsze, bardziej inteligentne, może szybciej się rozwijało i tak jakby otoczenie jakby musiało się gdzieś tam łokciami przebijać. W skrajnych przypadkach, i myślę, że będzie ich bardzo mało w tej grupie, mogło być tak, że odwrotna rola, czyli że to dziecko przyjęło w ochronie siebie rolę takiego agresora na otoczenie, ale tylko dlatego, że gdzieś tam czuło się tak niepewnie, że musiało się bronić jak gdyby agresją, ale to skrajny przypadek. Po większości grupy, po tych różowych chmurkach będzie tak się rozgrywało to tak jak mówię. I to wasze wewnętrzne dziecko miało wam do przekazania. Moje drogie, żółte, solarne, pieseły, piesy kochane, solarne, chodź tutaj, na boczek. I teraz co? I teraz błękitne koty, niebiańskie koty. Co? Niebiańskie koty mają do roboty tutaj na ziemi. I co ich wewnętrzne dziecko chce nam powiedzieć? Ach, niebiańskie, niebieskie koty, dobra. Stawaj tu, kiciuś. No, ciekawa energia. Jakby wasze wewnętrzne dziecko zwraca wam uwagę na to, że warto zwrócić uwagę na to, tak jakby być może jako dziecko podlegaliście fali krytyki, tak to powiem. Natomiast chodzi tutaj, to jest takie przesłanie tej karty, żeby zwrócić uwagę, aby dochowywać sekretów, które są wam powierzone. Jeśli dajecie słowo, że o czymś nie powiecie, tak jak tu, pakt między tymi dwoma dziewczynkami, to nie mówicie.
Dziwne, ale tak to słyszę dosłownie w głowie. Czyli to, jeśli dochowywać sekretów prosi was wasze wewnętrzne dziecko, zwróćcie na to uwagę i proszę zwrócić uwagę, ono was tam jakby przekazuje wam coś takiego, że może być tak, że jest wiele osób ciekawskich, które jak gdyby tak zaglądały w wasze życie, próbowały też i o was plotkować, ale w momencie, gdy będziecie ponad to, i gdy wy będziecie dotrzymywali danych wam sekretów, danego słowa, że dotrzymujecie sekrety, to tak jakby to się, ta sytuacja rozwiąże się w najlepszy dla wszystkich sposób. Ostrzega dziecko w jakiś sposób, że jesteście tematem plotek. Ja nie mówię, że musicie robić coś złego, tylko no może zdolni, inteligentni i wiecie i tak dalej, więc tam wiadomo, że jaka planeta Ziemia jest, od razu tacy ludzie są bardzo interesujący i trzeba im jakąś skazę wyszukać, tak? Natomiast tu, zaraz jeszcze to uzupełnię, co robić, czego nie robić. Już, moment, dajcie mi. Bo to z jednej karty na razie czytam, ale tu jest takie przesłanie od tego dziecka, i tu jest jakby taka chęć nawiązania, jeśli jesteście, chadzacie własnymi ścieżkami, to też to dziecko wewnętrzne nawołuje, że we dwójkę się lepiej w tandemie, obojętnie czy z przyjaciółką, czy z koleżanką, lepiej się planuje różne rzeczy, lepiej się żyje, czy z kolegą, czy z dziewczyną, czy z chłopakiem. Ale też tu chodzi o takie koleżeństwo typowe, bez względu na płeć, że lepiej się tam gdzieś pewne syndykaty zawiązuje. I tak nawet jak jesteście wybiórczy, tak jak koty w tym towarzystwie, to okej, nie musicie mieć miliona znajomych, ale trzymajcie zawsze, szukajcie zawsze takiej bratniej duszy. Czego nie robić? Okej, a co robić? I też pamiętajcie o tym, że żebyście się nauczyli prosić, tak jakby mogą tu być osoby, które mają kłopot, czy to z wyższe siły o coś poprosić, czy drugiego człowieka o coś poprosić, po prostu, zwyczajnie. Proszę, nie wiem, czy może mi pan, pani otworzyć drzwi, podać płaszczyk, pomóc siatkę, czy tam bagaż, tak? Czy może mi, nie wiem, mężczyzna o co może poprosić? O cóż, o to samo na przykład, jak ręce ma zajęte, czemu nie może poprosić o pomoc, tak? Tu jak gdyby jest kwestia taka, żebyście się nauczyli jak gdyby prosić, ale w tym też siły wyższe, bo możecie mieć problem tak jakby z otwarciem się na to, że deszcz obfitości jest, tak jakbyście przestali w niego gdzieś tam wierzyć, bo zapomnieliście o tym, że czasem trzeba poprosić te siły wyższe, czy też drugiego człowieka o coś. Ale liczyć się z tym, prosi też ta karta, że jeżeli prosimy o coś, żeby się nie obrażać, jeśli ktoś czegoś odmówi, ma do tego prawo, ale warto prosić jednakowoż. Niech na trzy prośby wyjdą dwie, już jest dobrze, już jesteśmy w domu. Teraz czekajcie tutaj jeszcze tak. Mosty do pana starosty, co tutaj jest jeszcze? Wszystko to, co wewnętrzne dziecko wam mówi tak, wszystko to, co wydawało się, że gdzieś tutaj mogły być zawirowania jakieś takie, to już jest za wami i ono tak jakby wiedziało, że wy macie klucz do nowego rozdziału w swoim życiu, że już jesteście na to gotowi, przeszliście trudną drogę, bez wątpienia. Bez wątpienia jesteście osobą wrażliwą, taką, którą mogły pewnego rodzaju smuteczki czasem właśnie takie jakby nawiedzać, ale to już jest za wami, z różnych powodów, przez ludzi, przez otoczenie, przez braki czegoś, ale to już jest za wami. Teraz ta ciemniejsza część chmur, nie wiem, czy to widać, już jest, to jest jakby przeszłość, teraz już jest jakby wyjście, wewnętrzne dziecko to widzi, że już wy jakby wchodzicie w nowy, lepszy etap swojego życia i tak jakby dla niektórych to się dosłownie przegra, że wychodzicie ze złotej klatki. A dla innych po prostu wchodzicie w nowy etap, macie klucz do nowego etapu w swoim życiu. To wam wasze wewnętrzne dziecko miało do przekazania. Tadam. I teraz tak, to muszę złożyć. Dobra, ciekawe to. Gdzie ja mam? Dobra.
Niebieskie koty, chodźcie tutaj. I teraz diabełki urocze. Jaki ty fajny jesteś, jakie to zmyślne. Dobra, zobaczymy. Chodź tutaj, łobuziaczku. Zobaczymy, jakie tu. Czy rzeczywiście to jest przebieraniec i tutaj anioł może siedzi taki figlarny? Czy taki przyjazny diabełek ze skórą? Gdzie to, co to u tego dziecka było? Słuchajcie, tu są osoby... Znowu mówimy o osobach, które mogą być otwarte na światy inne, na widzenia inne i mogą mieć tak zwane spadki energetyczne, ale właśnie dlatego, że tak jakby to je kosztuje dużo energii, wstrzał w te inne. Słuchajcie własnego ciała, to wam wasze dziecko ma do powiedzenia. Tutaj trzeba słuchać sygnałów własnego ciała i nie lekceważyć tych sygnałów. Ono wam wszystko powie. To wasze ciało o każdej porze dnia i nocy mówi. Wy macie jasno czucie, tak to powiem, poprzez ciało. Jeżeli macie jakieś uczucie, że coś, nie wiem, że coś się kręci w powietrzu, że coś jest nie tak i chociażby wam milion osób mówiło, że nie macie podstaw i tak dalej, to wasze wewnętrzne dziecko mówi, posłuchaj mnie, bo to ja wtedy do ciebie mówię, że twoja intuicja, to ja, halo, a twoja intuicja jest właściwa i coś się jak gdyby dzieje. To mogą być jakieś... oczywiście różnego rodzaju wskazania, również przyjemne, tak, że coś to może nadchodzić, coś przyjemnego, ale też możecie mieć poczucie takiego, no coś tu jest nie tak. To chodzi tylko o to, że macie wewnętrzny sonar i to wasze wewnętrzne dziecko mówi, podejmuj wtedy zmiany, nie bój się tego, słuchaj, co ci tam mówi instynkt, a wyjdziemy na tym dobrze. Ono wręcz tak mówi. Tu mogą być takie spadki energii, również jak jesteście jakby po kontaktach z innymi wymiarami, tak to powiem, wtedy też trzeba słuchać ciała i po prostu odpocząć, tak? Najzwyczajniej w świecie. Natomiast ogólnie chodzi o to, żeby słuchać, dosłownie słuchać, bo wasze ciało jak kurczę, jak najlepszy, nie wiem, jakiś kurczę, najlepszy guru duchowy, wasze ciało do was mówi, po prostu mówi do was, co się dzieje. Też możecie mieć takie odczucia, to dziecko mówi jakby, nie wiem, jeśli was skręca przy kimś żołądek, to znaczy, że mówimy, słuchaj, jak się spieszę i już nas nie ma, rozumiecie? No, teraz tak, co robić, czego nie robić? Co wam tutaj powie to wasze wewnętrzne dziecko? Czego nie robić? Okazja do przebaczenia i niewinność. Czego nie robić? Nie zaprzeczać, co robić? Nauczyć się, cokolwiek to znaczy. Ja wiem, że niektórzy z tym mamy problem, ale przebaczamy przede wszystkim dla siebie, żeby po prostu nie targać tego skręcającego nas uczucia, że ktoś nam tam coś zrobił. Więc wewnętrzne dziecko prosi, żeby gdzieś tam porozliczać, może tak, odciąć przeszłość, jeśli nie potraficie wybaczyć czy przebaczyć w niektórych wypadkach, bo to rozkład ogólny, to po prostu starać się to jakoś uzdrowić w sobie, żeby tego jak gdyby było jak najmniej. Natomiast ogólnie jest tu przesłanie, żeby nauczyć się przebaczać i żeby uwierzyć w to, czego nie robić, nie zaprzeczać innym prawa ludziom do niewinności, nie oskarżać na wieki, bo tak naprawdę anielska karta mówi, że w rzeczywistości każda dusza jest niewinna, bo tak, gdzieś tam u góry wybieramy jakieś takie dziwaczne role, gdzieś tam u góry jest nam odcięta pamięć świetlista i schodzimy tutaj w przeciążenia planety Ziemia i czasami się zachowujemy, no jak się zachowujemy. Ale tak naprawdę te karty namawiają do tego, bo to również może powodować u was spadki energii. Jeżeli długo gdzieś tam trzymacie jakieś urazy, to one, dziecko prosi, żeby tego nie robić, żeby się tak nauczyć, jak dzieci, przyłożą sobie łopatką i za chwilę popłaczą, ale już za chwilę im przechodzi i idą dalej. Jak im się jakieś dziecko nie podoba, to się po prostu z nim nie bawią, ale nie myślą z latami, że tam Jaś, wiecie, walną mnie tą łopatką. Dwa dni jak mam guza, to pomyślę, a potem Jasia nie ma, idę do bawić się ze Stasiem albo z Małgosią. To dosłownie, no, takie przesłanie waszego wewnętrznego dziecka, więc ten diabełek tutaj wcale nie taki ci on
jak gdyby straszny. I teraz tak, mam tutaj kartę, tak, żeby nie dźwigać już więcej tego krzyża. O to prosi wasze dziecko. Po prostu popatrzcie, jakie przesłanie. Wyjść z tego stanu, jak gdyby za, takiego właśnie gdzieś tam, nie wiem, oskarżania innych, czy nieprzebaczania, czy niegodzenia się z pewnymi rzeczami. Wyjść z tego stanu, bo będziecie ciągle inaczej nieść zbyt ciężki krzyż. A jak to odrzucicie, to popatrzcie, jaka piękna karta, co się z wami dzieje, jaka energia od razu. To dziecko wam po prostu mówi. Jeszcze bym je wzięła na taką karuzelkę, jak gdzieś przyjedzie, albo bym sobie kupiła takiego konika do domu z pozytywką i to by była praca z moim wewnętrznym dzieckiem i niech gra, nakręcajcie temu dziecku to po 5 minut dziennie wystarczy. Nie komplikować spraw, wszystko jest proste, tak to dziecko mówi, nie komplikować spraw, wszystko jest tak naprawdę proste i nawet jeśli wam się wydaje, że macie jakieś góry nie do przebycia, to te blokady są wszystkie was, bo jak gdyby komplikujecie sami. To ma wam wasze dziecko do powiedzenia, a tu jest karta wiodąca, ma być tak, po prostu. I ono chce takiego konika, poważnie mówię, cokolwiek to znaczy, albo po prostu zabaweczka taka gdzieś na parapet, albo zdjęcie gdzieś tam trzymać, albo, tak jak mówię, przejedźcie się na takiej karuseli, nawet z kimś tam, nie wiem, weźcie, pożyczcie dziecko, jak nie macie własnego, to pożyczcie dziecko od siostry, od brata i haja na karuzelę i wasze wewnętrzne dziecko przy okazji się też przejedzie, bo ono chce coś takiego. To miałam wam do przekazania. Ja... Okej. Okay. I teraz, diabełku, ty tu wcale nie byłeś taki straszny, co, kochany? A teraz tak, patataj, patataj. Dobra, konik. I co wasze wewnętrzne dziecko ma wam do przekazania? Bo jak ono tutaj za czymś tęskni. Jak ono za czymś tęskni, już zobaczymy. Słuchajcie, to może być też tak, że was dosięgały po dużej części jako dziecka, że was dosięgały takie straty, z którymi nie mogliście się jak gdyby pogodzić wtedy. Być może, nie wiem, dorośli nie umieli wam czegoś wytłumaczyć. Być może to były naprawdę ciężkie straty, takie jakby bolesne. Nie daj Boże nikomu jakieś straty, bo to jest rozkład ogólny, więc rozumiecie to, jak gdyby szerokie pole, ale ogólnie mówi straty bliskich osób, nie wiem, albo czegoś takiego po sercu, albo takich wartości dla dziecka jakichś takich, z którym nie umieliście się pogodzić i najprawdopodobniej dorośli nie bardzo wam rękę jak gdyby podawali. To dziecko wewnętrzne tutaj prosi wręcz tak jak gdyby, żeby trochę się nim tu zaopiekować, bo przecież jak raz samo w sobie mówi, może przyjaciele też gdzieś, nie było przyjaciół, może byście tacy jakby, nie wiem, gdzieś wyalienowani jako dziecko. Natomiast tu, jak maksimum, te chmury trzeba by było rozgonić, wypłakać, oczywiście pożegnać to, co odeszło i wrócić nie może jako dziecko, ale ogólnie to tu jest piękna łąka, są ptaki, które świergolą nad głową i to dziecko ma pełen potencjał do tego, żeby je uzdrowić. I teraz moment, czego nie robić? Nie ma się czym martwić, właśnie, nie zamartwiać się. Amor, co robić? Słuchajcie, trzeba temu sobie i temu wewnętrznemu własnemu dziecku podarować najwięcej życiowej radości, jak tylko się da. Nie zamartwiać się, tak jakby, jeśli rzeczywiście takie jakieś były, wiecie, utraty, straty, to jak gdyby zaopiekować się tym waszym wewnętrznym dzieckiem, wytłumaczyć mu to już z punktu widzenia dorosłego człowieka, tak jakbyście tłumaczyli własnemu dziecku, jak to jest i zaopiekowanie się tym wewnętrznym dzieckiem z pozycji dorosłej ja, czy dorosłego ja. I podarowanie mu w zamian za to, co tu się działo, jak najwięcej radości takiej czystej. Zobaczcie, tu jest taki piękny anioł, uwielbiam tą kartę, Amor, który dmucha bańki mydlane. I on wysyła miłość w ten sposób w świat. Nie strzały, bo strzały ranią, tak? Chociaż strzałą Amora każdy by chciał dostać, ale ten jest tutaj taki twórczy Amor. On bańkami atakuje, rozumiecie? Tą miłość wysyła w świat. I to chodzi o to, żeby się otworzyć właśnie na taką dziecinną radość, żeby podarować temu własnemu dziecku i sobie miłość, ale na tej zasadzie, że
po prostu otwieracie się na spontaniczną celebrację wszelkich przejawów miłości. W tym, nie wiem, jak jem pyszne lody, to sobie myślę, wow, to też jest coś pięknego, aby otworzyć moją czakrę serca. Jak uśmiecha się do mnie pysk roześmianego psa, tak jak ostatnio do mnie bulteriera takiego roześmianego, który jechał z panem na rowerku w przyczepce i po prostu wyglądał tak, że rozanieniłam się na widok tego bulteriera bardziej niż wszystko, niż wszyscy na świecie. To podarował mi miłość ten bulterier właśnie. I o tym wam tutaj chciałam powiedzieć. Otwórzcie się na to wszystko, na przejawy tego uśmiechu i podarujcie to własnemu wewnętrznemu dziecku, bo ono o to prosi. A teraz jeszcze moment. Różowy koń. Głęboka emocjonalność u tego dziecka. Głęboka emocjonalność, która być może... I może być tak, bo tu się tak drzewo rodowe, zdrowie dobre, ale to nie o to chodzi. Tutaj karty rozpatrujemy pod względem dziecka, drzewo rodowe i góra. Może być tak, że tak jakbyście mieli tak jakby opór, czy też może surowi byli ci, nie wiem, ci rodzice u niektórych z was. Czy taki opór jak gdyby, że nie miał właśnie, no nie wiem, kto przytulić, ukochać, wiecie, tak po prostu serdeczności, ciepłości, neologizm stworzyłam, dobrze. Ciepła temu dziecku jak gdyby brakowało i ono mogło boleśnie przeżywać straty, a jednocześnie jakby bało się tego pokazać, bo wiedziało, że od dorosłych i tak wsparcia nie dostanie, to teraz, a głęboka emocjonalność i taka w czasie jak gdyby utrwalona ta rzecz, to teraz ono właśnie prosi, żeby to jak gdyby poprzez tą radość dosłownie właśnie, radość życia poprzez wnoszenie takiego dopieszczania, carpe diem, dopieszczania siebie, celebracji życia, żeby uzdrawiać wewnętrzne dziecko, bo po potencjale to tutaj jest dane tak głęboka emocjonalność, która mówi, że tutaj są terapeutyczne wręcz od małego dane temu dziecku. Zresztą uważam, że stara dusza, bo tylko stare dusze biorą takie ciężkie wyzwania. Więc terapeutyczne wręcz zdolności tutaj są. Tylko tak jakby trzeba je było odmuchać, odmuchać, ukochać, wsadzić na tego różowego konia, żeby sobie pobujało w obłokach i żeby się poczuło, tak wiecie, skrzydła u ramion. Mam teraz dorosłego, który mną się opiekuje i wie, czego mi potrzeba i jestem bezpieczna, jestem kochana i wiem, że ta osoba, czyli dorosła ja, mnie nigdy nie porzuci, nie odrzuci, zawsze zrozumie, zawsze wysłucha i zawsze podaruje mi właśnie tak dużo tych różowych, pięknych, nie wiem, baniek mydlanych. Możecie wprost odczytać tą kartę. Jak wasze dziecko się chce pobawić wewnętrzne bańkami mydlanymi, to dmuchać. Ja to robię przez balkon, udaję, że koty, rozumiecie, moje koty to uwielbiają. Znaczy ja nie udaję, szczerze, to już wyszłam z tego udawania już dawno i bawię się czasem jak dziecko i nie wiem, kredkami też maluję jak trzeba, z moim wewnętrznym dzieckiem pracuję. Bańki mamy, na karuzelę bym też wsiadła, jakby było wolno. Nie wiem, co bym tam nie zrobiła dla mojego wewnętrznego dziecka. Ale jak ktoś ma opór, no to tak jak mówię, to może wziąć, nie wiem, wiecie, bańki i poudawać, że mydlane i poudawać, że nie wiem, że zrobi je dla, nie wiem, tam siostrzenicy czy kogoś, rozumiecie? To też może być wprost odczytana ta prośba, że prosi to dziecko, żeby się nim pobawić. Tak, w ten sposób. Albo w kąpieli. Okej, tyle wam miałam do powiedzenia, moi drodzy, od waszego wewnętrznego dziecka. I co? Widzisz, moje wewnętrzne dziecko? Udało się nam. Obiecałam, że będziesz robić rozkłady i będziemy się świetnie bawić i że nasza YouTube'owa rodzina też będzie ze swoimi wewnętrznymi dziećmi pracowała. Obiecałam mojemu wewnętrznemu dziecku, taka misja mojego wewnętrznego dziecka, więc ja tutaj nie mam nic do gadania. Baczność zasalutowała, wykonała. A was pozdrawiam. Pa, pa.